Dobry wieczór, wybiła 21, my zaczynamy szósty już odcinek naszego programu. Ja się nazywam Filip Lewandowski, a współprowadzę program z Marianem Ziółkowskim. Cześć Marian. Cześć, witam wszystkich, witam gości. Bardzo fajnych mamy dzisiaj gości, jak co odcinek, dajcie nam suba, a my zaczynamy. To co Marian, przedstawisz naszych rozmówców? No, co tu dużo mówić, chyba każdy zna tych gentlemanów. Przede wszystkim warto chyba zacząć od najważniejszego, że są cholernie przystojni, widzicie tu Państwo. No i co, Arek Brzosek, już myślę legenda kickboxingu, i Radek Paczuski, który też swoje zrobił w tym sporcie, a teraz robią wszystko, żeby w MMA jak najwięcej zdobyć tytułów, jak najbardziej zaistnieć. Zacznijmy na spokojnie. Radek, Arek, jak zdrowie, jak sytuacja? Radek, wiedzieliśmy, że masz problem z prawą ręką. Jak teraz na ten moment, jeśli chodzi o wasze treningi, czy coś na horyzoncie przed wami? Wiesz co, tak naprawdę już zdrowie w tej chwili, można powiedzieć, wychodzę na prostą. 3 tygodnie przed walką z Michałem Materną złamałem prawą rękę. No to wiadomo, troszeczkę były te przygotowania utrudnione, ale wiadomo, że to taka szansa się nie powtarza, walczyć jeszcze raz na Stadionie Narodowym, więc oczywiście nawet nie podlegało to wątpliwości, po prostu jakieś tam blokady zainstalowaliśmy i nawet aż tak bardzo nie czułem tego, wiadomo, w adrenalinie, więc jakby to odłożyłem sobie po prostu ten zabieg operacji na później, zrobiłem operację już po walce. No i teraz mija bodajże 7 ponad już tygodni od operacji, czuję się dobrze, ćwiczę na 100%, ale jeszcze bez uderzania. Na ten moment mocno skupiłem się na zapasach, to też płaszczyzna, która na pewno mi się przyda, że tak powiem, udoskonalić jeszcze tą płaszczyznę, więc bardzo dużo zapasów, bardzo dużo parteru. I stójka na tyle, na ile mogę, czyli uderzając lewą ręką i kopiąc po prostu obiema nogami. Właśnie to jest dobre w MMA, że jak tu jest kontuzja ręki, to można znowu porobić zapasy. Jak coś jest nie tak z nogami, kolanem, to znowu jiu-jitsu. Dokładnie, jest tyle płaszczyzn, jest tak, to przekrojowy sport, że zawsze coś człowiek znajdzie do ulepszenia. I tak naprawdę nawet to nie jest tak naprawdę strata, bo nie nazwałbym tego stratą, bo po prostu ulepszam się w innych częściach tej całej gry, całej układanki, jaką jest MMA. Arek, jak u Ciebie zdrowie? Zdrowie jest. Przede wszystkim głowa odpoczęła po tym, jak moim maratonie walk w ostatnim czasie. No i teraz fajnie, bo mam dużo czasu do kolejnej walki. Już od jakiegoś czasu robię rzeczy, na które wcześniej nie miałem tego czasu. Z moim trenerem od przygotowania bardzo dużo pracujemy nad łapaniem kilogramów, jakoś w miarę idzie. No i nadrabiam oczywiście moje zaległości zapaśniczo-parterowe. Tak to w skrócie wygląda. Okej, Arek. To od razu szybkie pytanie, w sumie to do Was obu, bo w ogóle z Tobą, Arek, mam bardzo dużo naprawdę wspólnego, nawet nasza droga sportowa jak wyglądała. Zaczęliśmy od piłki nożnej, Radek tak samo, potem te sporty walki, też miałem epizod w tenisa stołowego, tak na marginesie. Też miałem epizod w bilarda, ale to tam nie ma co o tym mówić. Podobnie jeśli chodzi o karierę szkolną, nie będę wchodził w szczegóły. No i ta wspólna droga, jeśli chodzi o walczenie na fenie, na tej samej gali na fenie debiutowaliśmy, tak? To było na Torwarze, tak. Wtedy z Niko Falinem, tak walczyłeś? Dokładnie. Tak, ja z Romkiem Szymańskim biliśmy się na PMA, KSW na Narodowym. I teraz jest pytanie a propos piłki nożnej. Żeby szybko od tego zacząć. Gdybyście mogli cofnąć czas, czy byście nadal stawiali na piłkę, jakbyście mali? Wiadomo, że są z tym fajne wspomnienia, bo też piłka nożna daje to, że można z kolegami na podwórku, ale jakbyście mogli cofnąć czas, wolelibyście szybciej zacząć sporty walki, czy jednak ta droga podobała Wam się jaka była? Radek się śmieje. Ja od razu mam odpowiedź tutaj gotową. Zdecydowanie zamieniłbym te lata na zapasy na pewno. Myślę, że postawiłbym na zapasy. Po pierwsze, dlatego, że jest to bardzo przydatna płaszczyzna w MMA, bardzo ważna. A po drugie, nawet teraz tak patrząc na ogólnie na przekrojowość tego sportu i na wszystkie te płaszczyzny, to najwięcej frajdy mi sprawiają właśnie zapasy. Nawet nie stójka, którą robiłem przez tyle lat, tylko ja czekam cały czas na trening zapasów. Tak polubiłem zapasy. Więc na pewno, gdybym mógł cofnąć czas, to myślę, że miałbym teraz już duże kalafiory na uszach. Czyli kasa nie jest na pierwszym miejscu, bo jednak w piłce nożnej zarobki są wyższe. Tu się zgodzimy chyba wszyscy, prawda? Tak, myślę, że nie podlega dyskusji akurat. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja bym nic nie zmienił tutaj. Wszystko w swoim czasie było wykonane jak należy. W piłkę się nagrałem.
Może wtedy bym żałował, że nie grałem w piłkę, mając jakiś talent sportowy. Ja się nagrałem w piłkę, nagrałem się, uprawiałem inne sporty, zacząłem trenować sport walki, jak już wiedziałem, co chcę robić w życiu. Nie zostałem ciągnięty gdzieś tam na siłę przez rodziców na pierwsze treningi sportu walki. Nie znudziło mi się to w wieku 18 lat, tylko właśnie zacząłem w wieku 18 lat i wiedziałem, że chcę to robić i mi się podobało. Także ja niczego nie żałuję, też nie żałuję oczywiście. Mógłbym, że nie poszedłem wcześniej do MMA, że wcześniej nie zacząłem robić tego, co robię teraz, ale, no ale wiadomo, jakby nie wiadomo, o inaczej, nie wiadomo, czy bym był teraz na tym samym. Mógłbym startować z tego samego pułapu, z jakiego startowałem po tej mojej przygodzie w kickboxingu. Także ja kompletnie nie mogę na nic narzekać i żałować. To tylko dopytam jeszcze, to jaki jest ulubiony piłkarz Arka Wrzoska i Radka Paczuskiego? Taki wszechczasów może być. Wszechczasów. Oliver Kahn mój. O kurcze, Oliver Kahn, ładny typ. No tak, bo byłeś bramkarzem. No, nie, to zawsze byłem mój większy, największy idol zawsze. I lubił Niemców zawsze. Dokładnie, lubił zawsze Niemców. Ja generalnie zawsze moim takim ulubionym zawodnikiem był Rivaldo. Pięknie. Techniczny, mocno zawodnik, lewonożny. Te bramki z przewrotki do tej pory się pamiętam. Ja mogę powiedzieć, że moim ulubionym piłkarzem był Zidane zawsze. Uwielbiałem jego technikę i jakbym mógł cofnąć... Ale nikt nie pytał ciebie. Jakbym mógł cofnąć czas, to wolałbym też trenować zapasy, czy jakiś boks, czy chociażby brazylijskie jiu-jitsu, bo jednak czuję, że czegoś brakuje mi teraz w tej mojej karierze, coś takiego, co bym od małego robił i wytrenował. Dobra, pytanie szybko do Arka. Słuchaj, twoje top 3 akcje na bramce. Nie tej piłkarskiej. Nie tej, dokładnie. Bo tak, staliście razem z Marianem. To łatwiejsze będzie. Staliście razem z Marianem na bramce no Sogo, czyli w nocnym klubie, gdzie tańczą dziewczyny w centrum Warszawy. Dwie to na pewno są, dwie już mi się nasuwają od razu, są związane mocno z Marianem. Nie wiem, czy Maria sobie życzy. Dawaj, jedziemy. Bo ja też mam top 3, też z tobą związane. No to jedna, to Maria na pewno pamięta, jak zostaliśmy napadnięci po pracy, pamiętasz? Tak, to u mnie to jest numer jeden. No to jest ta jedna historia. Druga też z Marianem. W sumie, szczerze mówiąc, to trzy będą związane z Marianem. Jedna to, jak Marian naprawdę takiego potężnie wyglądającego gościa rzucił sobie jak w mały worek ziemniaków. Pamiętasz też, że tam wiesz, to była? I gościu się rozlał po tym. I to tak, wiesz, to była sytuacja, gdzie gościu naprawdę do Mariana startował, jak zachowywał się nie tak, jak co, nie zachował się tak, jak nic nie wskazywało na to, że zachowa się po tej całej akcji tak, jak to zrobił, że zadzwonił po policję i Mariana wyprowadzaliśmy tylnym wyjściem do taksówki. To o co poszło, dopytam? I nie, ile ważył? To, no, duży był, co tego to duży. Ma, ale 120 ważył? No, nie, chyba gruby, to nie. Wielki, gruby gość, z tego co ja pamiętam. Wiesz, to już były lata naprawdę temu. I trzecia akcja, no to już też mogę powiedzieć z Marianem. Gościu kiedyś do niego. Marian, przepraszam, tutaj nie można stać, coś w tym stylu. A co ty tu, kelnerem jesteś? Tak. A Marian się tam chwilę coś z nim poprztykał słownie. Gościu do Mariana się zerwał z krzesła i bardzo źle skończył. Pamiętam, że wtedy nawet dziewczyny chyba ściągały Mariana z tego chłopa. Cały Marian. Niepozornie jak na bramkarza Marian. No właśnie. No dobra, ale ten napad, bo to też jest ciekawe. To, że to ja mogę powiedzieć, dobra, bo mam top 3. Właśnie trójka to, pamiętam, była akcja, jak oczywiście to wszystko w Sogo, bo jak są te siedzenia dla bramkarzy i gość mnie podsiadł. No to i, to właśnie to zrobiłem. I proszę, tak, tylko to się rozwinęło. O, to widzę, nie pamiętasz. Mówię, proszę, żeby zszedł. Oczywiście wyśmiał mnie, to zrobiłem mu przeprowadzkę. Najprostszą przeprowadzkę. Pamiętam, że on się zdziwił, że takim łatwym ruchem go ściągnąłem z tego krzesła i wydało się, było zamieszanie, wyszliśmy jakby przed klub i pamiętam, że on tak nagle jakby przestał do mnie mieć pretensje, jakby nie chciał się ze mną bić, tylko nagle sobie wybrał ciebie. A to ja nie pamiętam. I do ciebie zaczął cisnąć. I ty zacząłeś takimi chamskimi lołami tak go terroryzować. Tak? No, tak, nie mieliśmy już legendarne low kicki. No i ta jedna historia, co nas też napadli, to też tam z 5 osób do nas jakimś kijem wyskoczyło. Tak, tak, tak. Właśnie druga akcja to, co na samym wejściu jeden z bramkarzy, nie pamiętam jak on miał na imię, spanikował i zaczął tryskać wszędzie gazem pieprzowym. I pod... pamiętam, nie, tego tak, nie wiem. Tak. Całe ręce miałem w gazie, potem w skrócie poszliśmy do łazienki, ja poszedłem i piekło mnie wszystko, co nie powinno. I ta numer jeden to była właśnie akcja, że już wracaliśmy do domu z bramki i jakiś dwóch gości się do nas spiło z samochodu. To był jeden chłop. I dostał, ale drugi, dostał kopa. Tak, ale oni zaczęli z batonami nas gonić. Ale tak, tylko czyli nie wiedzieli, kim jesteście. Nie. Najpierw był jeden chłop, Marian go usadził tam jakoś.
I potem sobie poszliśmy parę metrów dalej, a nagle nam samochód zajechał drogę. I nagle właśnie wyskoczył ten gościu z samochodu z kilkoma kolegami. Tak, tak, dokładnie. Tylko taki... było tak, że my patrzymy i oni biegną z tymi pałami i pierwsze co, to dzida. I biegniemy, biegniemy, nagle Ark mówi, ty, ale czemu my uciekamy? Tak, parę kroków zrobiliśmy, że nie odwróciliśmy się nagle, wiesz, odwróciliśmy się i nagle tam jeden dostał w głowę i oni się zaczęli sami rozmawiać. Tak, tak. No i też trzeba nadmienić, wiesz, że kurde, my takie wariackie akcje, a my to wtedy byliśmy, no nie wiem, no to 2014-15 rok, tak. To po 22 lata mieliśmy, tam ja miałem przynajmniej, nie? I to śmieszne, no takie małolaty byliśmy straszne. Ja też wyglądałem, jakbym siebie zobaczył na bramce takiego, jakim byłem. To też bym się zaśmiał. No ale jednak wiesz, te twoje gabaryty, jeśli chodzi o wzrost, zawsze robiły wrażenie. Ile czasu tam pracowaliście i lubiliście tam chodzić do tej pracy? Bo teraz są uśmiechy, ale zakładam, że wiecie, no jak się trenuje, to też się nie chce zarywać nocy i się co noc szarpać z jakimiś, tak? Ja chyba rok pracowałem tam około. Nie, no to ja długo na bramkach stałem, myślę, że 6 lat spokojnie. Długo jak, no wiesz, jak to młodego chłopaka, który uprawiał sport. No tak myślę, że 6-7 lat. Radek, miałeś okazję stać na bramce, czy ominęła cię ta przyjemność? Ominęła mnie ta przyjemność, nie, także nie opowiem wam swoich historii związanych z bramką. Żałuję. Może lepiej. Panowie, taka krótka ankieta, zrobił ją Paweł Jóźwiak po tym weekendzie. Która gala była lepsza, FEN48 czy KSW85? Jak wy byście odpowiedzieli, Arek? No po prostu z racji tego, że oglądałem tylko dwie walki na FENie, no to chyba KSW, no bo oglądałem więcej. No ale na przykład tam main event, no jak na pewno fanów MMA, fani MMA może będą się ze mnie śmiali, no ale main event no to bardziej mnie interesował na FENie, no bo no bardzo ciekawa walka w takiej kategorii bliższej mojej, a myślę, że i main event KSW z całym szacunkiem dla Roberta Ruchały, no ja raczej nie dawałem mu tu jakichś wielkich szans, no bo myślę, że no Parnas jest tak, no to jest inny level, gdzie zawodnika. Bardziej mi ten main event się na FENie mnie elektryzował, no ale dobra, to było przed, ale po walkach, no to śmiało stwierdzę, że no Robert Rucha z tym Parnasem to naprawdę super walkę zrobili. Radek? Ja niestety nie widziałem całego FENu, tylko walkę naszego Patryka Milniczuka, więc nie jestem w stanie, że tak powiem, się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast oglądałem całą galę KSW i myślę, że bardzo ciekawe widowisko. Każdy z was był FEN, panowie, z waszej trójki, z was trzech. Nie żałujecie chyba, co tej zmiany na KSW, Radek? Nie, myślę, że to taki jakby level up, tak? Idziemy gdzieś tam, no, najlepsza gala w Europie moim zdaniem i myślę, że wielu również osób, które się interesują sportami walki, no to na ten moment KSW jest taki numer jeden i naprawdę fajne gale robią gale regularnie, co miesiąc, wysoki poziom zawodników i dość międzynarodowe towarzystwo, także myślę, że KSW tutaj stoi na czele i fajnie, że jesteśmy częścią właśnie tej federacji. A masz jakiś kontakt z Pawłem Jóźwiakiem, z prezesem FEN? Bo trochę tam się spinaliście, kiedy byłeś w FEN, o co tam chodziło? To wiesz co, później już tam jakby to też było komentowane i ten nasz jakby topór wojenny został zakopany, to te legendarne słowa Pawła Jóźwiaka, że topór wojenny został zakopany, także już jest zakopany do tej pory, nigdy nie został odkopany, nawet się spotykaliśmy gdzieś na sali, bo przecież trenował Paweł z Marcinem Naruszką u nas właśnie w klubie w Uniku przed swoimi walkami często, więc jakby nie mamy żadnych złych kontaktów. Spodziewałeś się, Arek, że prezes FEN będzie toczył walki, bo to już kolejna jego walka, wiesz, oglądasz to? Widziałem chyba jego wszystkie walki, tak mi się wydaje. I nie, no nie spodziewałem się kompletnie, że się za to weźmie, tym bardziej ja pamiętam jeszcze nawet on tam kiedyś, jakieś zamierzchłe czasy, ze mną zrobił ze dwa treningi przy okazji jej pobytu gdzieś w Warszawie jeszcze, jak walczyłem w FENie. No i tak no, nie prezentował się, jakby miał kiedykolwiek toczyć te walki. A z tego, co tak z nim, bo ja mam z nim kontakt jakiś tam ma doraźny, to z tego, co z nim ostatnio rozmawiałem, to on jest bardziej przejęty swoją karierą zawodniczą niż tymi galami, które organizuje. On prawie w ogóle o tym nie opowiada, a wiesz, a o tym, jak mu idzie na treningach, to dużo. Także śmiesznie, no przeżywa jakiś okres taki w swoim życiu, ale myślę, że dla niego to tylko na dobre wyjdzie. Żeby zamknąć temat, na FEN głosowało 30%, na KSW 85, 70%, a 1069 głosów oddano w ogóle. I tu mi się nasuwa takie pytanie, jeżeli chodzi o tę karierę we frikach właśnie. No trener Szyszka będzie się teraz bił dla Fame. Nie ma go już w Unik, jest Bartosz Fabiński. Co się panowie stało i czy to zaważyło, że na przykład trener Szyszka będzie się bił? Bo jak wiadomo, ciężko poświęcić czas podopiecznym, ciężko samemu trenować. Oddaję wam głos. Wiesz co, no tutaj jakby to takie trochę sprawy wewnętrzne w klubie. Taka decyzja została podjęta przez klub. Jakby oczywiście trenerowi
Przemkowi życzymy jak najlepiej w przyszłości sportowej i trenerskiej. Natomiast no tak jak tutaj teraz już pracujemy troszeczkę w nowym teamie, w innym i na tym się bardziej skupiamy, jakby nie do końca patrzymy w przeszłość, tylko skupiamy się na przyszłości i na teraźniejszości także. No przede wszystkim na swoim rozwoju i myślę, że taka zmiana będzie dla naszego rozwoju. Już tą decyzję tak podejmowaliśmy też w oparciu o jakieś wybieganie trochę do przodu, jak będą wyglądały przygotowania do kolejnych walk, ale też trochę wracaliśmy do przygotowań, porównywaliśmy, jak wyglądały nasze przygotowania też do ostatnich walk z Przemkiem. No i tak uznaliśmy, że po prostu dla naszego rozwoju najbezpieczniej będzie podjąć taką stałą współpracę też z Bartkiem. Bartek jest świetnym specjalistą, świetnym trenerem. No ja przyznam też osobiście, że do tej walki o Stadion Narodowy nawet chyba więcej treningów z nim zrobiłem. Po prostu tak mi jakoś to się działo i taka zmiana. No i tak jak Radek wspomniał, oczywiście życzymy trenerowi Szyszka team jak najlepiej. A jak odnieść się do słów trenera Szyszki, powiedział, sytuacja jest dla mnie nowa i bardzo niezrozumiała. Bzdura. Jednak pozostawiam dla siebie. Trzeba mieć klasę i trzymać się swoich zasad. No to jak się pozostawia coś dla siebie i się ma klasę i się trzyma swoich zasad, to się nie mówi o tym, że się coś trzyma dla siebie. No, no właśnie. Krótka piłka. No, nie wiem, nie powinienem po co to pisał. Myślałem, że jak się rozstawaliśmy, to jest dobra, no cześć, na razie, miło było. A czemu jeszcze... napisał, że sytuacja była bardzo niezrozumiała? Nie wiem, dlaczego tak napisał, bo z tego, co ja nawet się orientuję, to rozmowy o tych różnych problemach, jakie miał z nim zarząd klubu, były równiutko rok temu toczone, rok temu. I tam się niewiele przez ten rok zmieniło. A do tego doszły też już takie typowo sportowe sprawy, jak nasze przygotowania do walk, kariera wznowiona, zawodnicza przez trenera Szyszkę, która też na pewno by mocno kolidowała z naszymi przygotowaniami, bo już tak było wcześniej. No i tyle, no to się wszystko tak złożyło, jakiś jeden zlepek powodów. Ale to, że trener tak napisał, no to jest, to ja mogę zdementować. Radek, ten post akurat to tam trochę nas zdziwił, to muszę przyznać, że trochę nas zdziwił ten post, bo gdzieś tam odchodząc od stołu, gdzieś tam ustaliliśmy, że gdzieś tam trzymamy to wszystko dla siebie, gdzieś tam tą naszą rozmowę, tak dżentelmeńsko się umówiliśmy. A trener Szyszka trochę tak właśnie niepotrzebnie wyszedł przed szereg, zrobił się męczennika i wiesz, jak to jest pierwsza, jak kto pierwszy coś powie, to zazwyczaj to jest brane pod uwagę, bo już poszło w świat, a co teraz tam zarząd klubu może odpowiedzieć, no to już rzekło w czas. Trzymamy jakby się tego też, że tego nie ma co gadać tam, wiesz. Jako klub, wiesz, no nie komentujemy tego, po prostu tak bywa w klubach, tak bywa w życiu ogólnie, tak, że następują jakieś zmiany, nazwałbym to ewolucją, tak, że gdzieś tam ewoluujemy jako klub. Taka decyzja została podjęta. Myślę, że to jak najbardziej decyzja dobra dla klubu. No i idziemy do przodu, tak? Patrzymy w przód. Za trenerem Szyszką poszło sporo frikowych zawodników. Jak wy się na to jako Unik zapatrujecie? To jest wam na rękę? Nie chcecie już iść we friki, czy będziecie po prostu kolejne osoby? Nie, wiesz co, to jakby to było normalne, tak? Dla mnie to jest 100% normalne, bo pewnie też jakbym trenował z danym trenerem, to pewnie poszedłbym też tam, gdzie ten trener trenuje. Jakby to jest normalne i zrozumiałe. My się nie zamykamy oczywiście na żadnych freak fighterów. Jeżeli ktoś będzie chciał trenować i będzie przestrzegał zasad klubu i będzie pasował do naszego klubu, to oczywiście serdecznie zapraszamy, będziemy razem trenować, przygotowywać i będziemy gdzieś tam walczyć. Natomiast no tutaj też mówię, no chłopakom się nie dziwię, bo tyle czasu z trenerem spędzili na sali, zżyli się i jakby to jest też normalna kolej rzeczy. Ja tylko się dziwię niektórym gdzieś tam osobom, że nawet po prostu też no jakby tak nie wysłuchały drugiej strony, czasem warto jest po prostu dwóch stron wysłuchać, bo część z tych właśnie osób, co gdzieś tam wypowiedziały się na początku, a później usłyszały też druga strona, jak drugą stronę medalu, no to powiedział, że no okej, no przyznajmy wam, może nawet nie tyle, że przyznajmy rację, co rozumiemy waszą decyzję i tyle, tak? No, ale już się wypowiedzieli. No wiesz, tak, niektórzy właśnie tak się wypowiadają czasem. Ja na przykład się dziwię niektórym osobom, że to się tak zachowały, no bo wiesz, to są część z tych osób, część, ja nie mówię, że większość, część tych osób przyszła do klubu grubo w ogóle przed przyjściem trenera Szyszki do nas, do Uniku. I tutaj latali koło Radka jako jego przyjaciele, a tak naprawdę, wiesz, no, zachowali się jak się zachowali. Tym bardziej, że to nie jest też na zasadzie, że poszli po prostu trenować w innym klubie, tylko się tam no, mocno, można powiedzieć, opowiedzieli za tym całym zamieszaniem i oświadczeniem trenera Szyszki, trochę uderzając, można powiedzieć, w klub. I dlatego ja się dziwię takim osobom, że się tak zachowały, ale no, to jest na zasadzie, że gdzie wiatr zawieje, gdzie jest więcej, myślę, lajków,
to wiesz, to takie osoby chodzą, dlatego no, to myślę, że ona też strata dla klubu. Jedyne co klub myślę stracił, to po prostu kilka osób nie będzie za karnet płacił. Jest nie, to no po prostu robienia. Wiesz, tam generalnie po prostu niepotrzebnie mi się wydaje, że takie było wypowiadanie się, bo gdzieś tam nie rozstaliśmy się w żadnej tam złej atmosferze, tylko tak po prostu bywa w klubach po prostu, że no się właśnie, coś kończy, coś się zaczyna. I myślę, że po prostu niepotrzebnie było takie gdzieś tam, bo tam trochę spadło hejtu na klub, widzieliśmy te komentarze, widzieliśmy te jakieś tam wiadomości wysłane i tak dalej. No, po prostu myślę, że to było niepotrzebne, bo rozstawaliśmy się jak dżentelmeni, a później gdzieś tam ten post został umieszczony. Myślę, że niepotrzebnie po prostu i tyle. No ja uważam, że to było niepotrzebne. Natomiast wszystkie inne późniejsze już działania też gdzieś tam widziałem. Przemek normalnie się potrafił ładnie wypowiedzieć i podziękować za współpracę. Także my też jemu dziękujemy za ten czas, bo też był bardzo zaangażowany i po prostu no, każdy idzie w swoją stronę, tak? W swoją stronę, każdy idzie dalej. I no mówię, jak najwięcej sukcesów jemu życzę i sportowych, i teamowych. A kto z frikowych zawodników został w klubie? Bo widziałem wywiad Tyburskiego, tylko nie wiem, który to jest. Powiedział, że praktycznie wszyscy i że naturalnym było pójście to, za nim, bo się przyzwyczaili ja do niego, nie do miejsca. Ja też widziałem tę wstawkę, ale to właśnie powiedział, bo wszyscy zawodnicy. Ale no nie wszyscy zawodnicy, bo u nas tak naprawdę są wszyscy zawodnicy. A my też warto namienić, że oni za mnie nie trenowali, ci ludzie. Oni sobie trenowali indywidualnie z trenerem Szyszką, jeden po drugim. Wiesz, my mieliśmy swoją grupę i mamy ją nadal i ona dalej żyje swoim życiem. I jest jeszcze nawet o parę osób się powiększyła po przyjściu Bartka i trenera Sebastiana Wrzosa od BJJ. A był moment, że czuliście się jakkolwiek zaniedbani? Bo są takie plotki, że wasze przygotowania do ostatnich walk... Wiesz co, to już jest raczej, myślę, to, co, o czym gadaliśmy z Radkiem, że no nie będziemy tu wyciągać takie rzeczy, co my czujemy, co nie. Podaliśmy po prostu, zapytaliście, podaliśmy... Ja akurat ze swojego mogę powiedzieć, to jakby też mi się wydaje, że Przemek angażował się bardzo w moje przygotowania. To nie mogę powiedzieć, to było na 100% po prostu... No tak czasem bywa i tyle, nie? Akurat tego to jakby w moim przypadku, żeśmy dużo czasu na sali razem spędzili, dużo potu razem wylaliśmy i ciężkich treningów spędziliśmy razem, no po prostu mówię, no tak musiało być. No. Bartosz Fabiński nie jest taki medialny jak trener Szyszka. Patrzyliście na to, obawialiście się tego, czy to dla was nie ma absolutnie znaczenia? Wiesz co, Bartek, no to jest przede wszystkim bardzo, bardzo doświadczony gość, tak? To jest człowiek, który walczył w UFC, to jest człowiek, który walczył już na największych arenach światowych. Też pod nas myślę, że jest w ogóle bardzo dobry, bo jest to człowiek, który generalnie w UFC chyba do tej pory jest ten jego rekord kontroli na ziemi 83%, chyba nawet więcej niż jakikolwiek inny zawodnik kontrolował swoich zawodników, więc on jest świetnym obalaczem, świetnym zapaśnikiem i też jako sparring partner dla mnie czy Alarka jest super, ale też i te myczki, które nam pokazuje i z defensywnych zapasów i z ofensywnych, to jest coś niesamowitego. No też... Nawet dzisiaj ze stójki. Dzisiaj też prowadził. Tutaj mam od razu pytanie. Ogólnie właśnie też to fajne będzie, że właśnie teraz taki trochę system wprowadziliśmy jak w Stanach Zjednoczonych jest, że jest trochę więcej tych trenerów i też daje nam to taką możliwość, że na przykład nawet jak Bartek przyjdzie na trening dany, którego nie będzie on prowadził, ale też jest head coachem cały czas i będzie przychodził i nadzorował pracę absolutnie drugiego trenera. Czyli jakby jest dwóch trenerów, czyli dwie pary oczu na zawodnikach, tak? Czyli jakby no siłą rzeczy więcej tej uwagi na zawodnikach, myślę, że troszeczkę będzie to też zaplusuje, tak? Że będzie to jakiś tam efekt tego pozytywny, że dwóch trenerów będzie, a nie jeden nawet podczas zajęć, także to jest coś fajnego. No i też ja też zawsze sobie ceniłem taką pracę, że właśnie to nawet nie chodzi o to, że ktoś jest lepszy ten od tego, tylko czasem ten trener zauważy coś innego niż ten drugi. No Marian, sam wiesz jak jest, nie? Że czasem warto posłuchać i tego trenera i tego, bo to wszystko spinając do kupy, później wychodzi zawodnik, no jest dobry przykład Terence Crawford. Bokser, teraz najlepszy na świecie tak naprawdę, bez podziału na kategorie wagowe. On ma trzech trenerów od boksu. To jest bokser, który ma trzech trenerów od samego boksu. I wszyscy pracują na sukces jednego zawodnika. Także i to jest taka dyscyplina, w której mamy tylko ciosy proste, podbródkowe i sierpowe. Więc... To tak jak ja mam pięciu trenerów chyba. Jak teraz policzyłem w głowie. Potrafisz, Arek, wstać spod Bartka Fabińskiego? Z parteru? Dużo robię z Bart. Nie przypominam sobie sytuacji, żebym no, musiał pod niego wstawać. W sensie takim, że nie robiliśmy chyba aż tak dużo razem. Wydaje mi się, że no, jak Radek powiedział, no, kilku zawodników w UFC nie potrafiło w ogóle spod niego wstać, to mógłbym mieć bardzo duże problemy. Ale myślę, że to wstawanie to jest coś, co jakoś tam w miarę mi idzie i jeszcze będzie lepiej. Ale... Ja muszę się pochwalić, że wstaję. Tak, widzisz, Radek wstaje. To ja muszę poprosić. Ale ty dobrze wstajesz, trzeba przyznać, naprawdę, dobrze wstajesz. No, myślę, że mega, mega progres, jeżeli o to, bo... No mówię, też ostatniej walce, czy w ostatniej walce, czy jeszcze poprzedniej, nie do końca miałem okazję
no też pokazać to, co się nauczyłem w innych płaszczyznach, bo akurat tak się walka potoczyła, ale mam nadzieję, że będzie okazja w przyszłości. A jaki chciałbyś, żeby klub miał w przyszłości status, żeby myślisz, że bardziej, żeby się rozwinął jako typowo klub MMA, czy cały czas będzie łączone MMA z K1? Wiesz co, już nawet teraz mieliśmy takie zebranie z trenerami wszystkimi, bo u nas wiadomo, my słynęliśmy zawsze z tego, że mamy bardzo mocny klub strajkerski, dużo sukcesów, mistrzowie Polski w kickboxingu, mistrzowie Polski w Muay Thai, kadrowiczów. No a teraz jakby mieliśmy zebranie z całym teamem trenerskim i no tak oświadczyliśmy, że jakby no to, co się dzieje teraz na rynku sportu walki w Polsce, ale i na świecie, że tak naprawdę najważniejszy sport i pierwszy, kluczowy to jest MMA. I też zachęciliśmy wszystkich trenerów, tych nawet od kickboxingu, żeby zainteresowali się MMA, żeby zaczęli przychodzić na treningi. I w tej chwili już tak jest, że każdy z nich przychodzi na treningi MMA po to, żeby zrozumieć, jaki to jest sport, tak? Bo oni mogą też nam pomagać i też pracować na sukces klubu, tak? Na to, żeby tych zawodników naszych MMA było jak najwięcej. Więc jakby totalnie się przestawiamy na MMA. MMA to jest dla nas numer jeden sport teraz w tej chwili. Młodych zawodników też, którzy z sukcesami mamy tutaj, takich też kadrowiczów, też już przestawiamy na właśnie formułę MMA, no bo wiadomo, że to jest przyszłość. Więc teraz stawiamy właśnie na ten sport. Wyciągamy kulę, Marian? Oczywiście. Zabrzmiało. Ale mamy tutaj taką magiczną, szklaną kulę. Dwa pytanka. Losujcie po dwa pytanka, panowie. Pytania są bardzo różne, niektóre z uśmiechem, niektóre poważniejsze. I dawajcie, lecimy, odpowiadamy. Radku, śmiało losuj. Arek zrobił to pierwszy, więc od Arka zaczynamy. Wyciągnę swoje kule jako pierwszy. Tak. Pokaż, co tam masz. Publiczne wyciągnięcie kuli. Arko Wrzoska. Śmiało, tak wiesz. Trzeba, wiesz, tak mocniej. A tutaj, dobra, ja myślałem, tak, jest. Trzeba tak. Taka siła. Czemu powinno być na olimpiadzie? Tak, uważam, że powinno. Natomiast z tego, co się orientuję, to kiedyś się. Nie wiem, czy czytałem coś, nie pamiętam, co to było. W jaki sposób przepływu informacji, natomiast po prostu wiem, że sporty walki z olimpiady będą wykluczane, bo to po prostu nie pasuje do ducha olimpijskiego, szeroko pojętego, taki sposób rywalizacji i bardzo żałuję, bo na przykład na ostatniej olimpiadzie jakieś bardzo dziwne sporty były, typu jeżdżenie na deskorolce, które chyba jakaś 13-latka, czy tam breakdance 13-latka wygrała. No to już tak nie jest. Ja oglądałem i się emocjonowałem mocno tym, także nie wiem, Marek, o czym mówisz. Ja mówię o tym. Był taki pomysł nowego, no. Kiedyś, żeby nawet zapasy wykluczyć, prawda? Także no to trochę abstrakcja. No w każdym razie niby kickboxing ma teraz wejść na olimpiadę i jakby się udało, ja jeszcze będę sprawny i zdrowy, to może by coś w tym kierunku poczynił. Ale pamiętaj, że już te obietnice słyszymy od wielu lat, nie? Z kickboxingiem? No, z kickboxingiem i z wiesz co? Tajskim też słyszeliśmy. No ale właśnie nie wiem, czy od przyszłej olimpiady już nie będzie na jako pokazowa, nie wiem. A to by nie zabiło trochę kickboxingu albo MMA? No bo wiecie, inne jednak zasady, tak, na pewno. Ciekawe. Jeśli by, no, boks jakoś przez tyle lat żyje. Jest ten sam właśnie system, że masz olimpijski. Ciekawe też, jakie by były ograniczenia w tych dla osób startujących. Czy to, nie wiem, zawodowcy kompletnie by nie mogli w ogóle nawet tam zawalczyć, czy jak, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, jakby to wyglądało. Moje pytanie. Gdybyś mógł jedną rzecz wyeliminować ze swojego życia, co by to było? No to dla mnie prosta odpowiedź, alkohol. Bo i tak nie piję w ogóle alkoholu, więc nie jest mi potrzebny totalnie do życia. Wiem, że wiele osób to gdzieś tam mocno tą substancję preferuje w swoim życiu i bez tego raczej życia sobie nie wyobraża. Natomiast ja akurat odpowiem może niestandardowo, ale jest mi to w ogóle totalnie niepotrzebne. Lecimy z drugim pytaniem, Marek. Za co dostałeś najgorszą reprymendę od trenera? No tutaj może być tylko jedna rzecz, za spóźnienie. I akurat no, różnych trenerów w swoim życiu miałem i przyznam szczerze, że większość po prostu no nic jakiegoś większego, nie spotykałem mnie z ich strony, większa nieprzyjemność za to spóźnienie, ale pamiętam, kiedyś miałem takiego trenera i potrafił być bardzo nerwowy, a ja jeszcze nie byłem taki duży, jak jestem teraz i po prostu za to spóźnialstwo dostawałem mocne reprymendy. Radku. Drugie pytanie jest bardzo łatwe, dlatego że jest związane z czymś, co już się wydarzyło. Czy Robert Ruchała wygra z Saladinem Parnas? Nie, nie wygra. Myślę, okay, że przegra i to raczej przed czasem. O! Ale okej, okay, załóżmy, że... Mówcie mi Nostradamus. Załóżmy, że jesteśmy przed tym weekendem, który się... Dobra, to bierz nowe pytanie, dobra, może tak. No. Ale powiedz jeszcze, wierzyłeś w Roberta Ruchałę, czy nie? Wierzyłem, oczywiście, wierzyłeś, że wierzyłem, chociaż...
Jakbym miał stawiać bukmachersko, to bym stawiał na Parnasa. Tak, nie? To jest tak, że zawsze się kibicuje Polakowi i sercem jesteś za Polakiem, ale... Dobra, co starasz się robić, aby poprawić czyjeś życie? Co? O kurna, co ja się staram robić, żeby poprawić czyjeś życie? Myślę, że każdego, kogo napotykam na swojej drodze, staram się po prostu gdzieś tam dobrze potraktować, tak? Wspomóc finansowo. Tak, wspomóc finansowo, Arka wspomagam, także widzicie już tutaj buty Louis Vuitton. Wszystko markowe, dobrze jest, Arka. Co ty mi wyliczasz? Ty? Nie, słuchajcie, na wasze pytania z czatu na YouTube też czekamy, zadawajcie je, my je przekażemy gościom. Mamy też kilka fajnych pytań z Twittera, natomiast może teraz, Marian, przejdziemy do... Podsumowania. Okej, okay. Tak? Podsumowujmy. Czy... Nie, rób podsumowanie. Dobrze, szybkie podsumowanie ostatniego weekendu. FEN 48 w Jastrzębiu Zdrój, w walce wieczoru Marcin Wójcik pokonał Adama Wieczorka przez knockout w drugiej rundzie. W tej samej kategorii Łukasz Olech pokonał Adama Biegańskiego przez poddanie. W kategorii 7-7 Wawrzyniec Bartnik pokonał Mohameda Zareja przez KO w drugiej rundzie. W wadze lekkiej Gracjan Wyroślak, który idzie coraz mocniej, wygrał z Patrykiem Marcą przez jednogłośną decyzję. Mateusz Olech w wadze ciężkiej pokonał Marcina Kalatę. Paweł Domin wygrał z Bartłomiejem Skowyrą i wasz reprezentant, tak, Patryk Mielniczuk pokonał Denisa Dąbkowskiego przez jednogłośną decyzję. Mieliśmy w sobotę galę UFC 292 w walce wieczoru. Sean O'Malley niespodziewanie znokautował Aljamaina Sterlinga w pierwszej minucie praktycznie pojedynku. To była walka, która zepsuła mój kupon. Drugiej rundy to było. Siedem walk chyba obstawiłem, drugi wszystko, rundzie, weszło, wszystko weszło i tylko O'Malley. Już szedłem spać sobie, mówię, teraz to już niski kurs został, teraz to już pewniaczek. Rano wstaję i przelewam pieniądze na swoje konta, to niestety. No a ja nie uważam właśnie, że to jest pewniaczek. Ja, Sean O'Malley, ja pamiętam, zobaczyłem przypadkiem jego walkę gdzieś, czy tam skrót walki na gali, gdzie wygrał kontrakt z UFC, Dana White Contender Series. Tak. I mi się w ogóle spodobał jego styl, jakieś tam śmieszne rzeczy mówił po walce i obserwowałem go wtedy już i śledziłem jego wszystkie walki po kolei i naprawdę jest to jeden z moich ulubionych zawodników teraz w UFC. No, po prostu bardzo dobrze się rusza i mi się to podoba. Tak, fajnie czuje stójkę. Kolejna gwiazda, tak? To już jest tak, faktem. Wei Zhang wygrała z Amandą Lemos w walce o pas. W ciekawszych pojedynkach w kategorii 7-7 Ayan Gary pokonał Nila Magnego przez decyzję. Marlon Vera pokonał Pedro Munoza także przez decyzję. Brad Tavares pokonał Chrisa Weidmana, który cały czas nie może wejść na zwycięską ścieżkę. Też fajna walka w wadze 70 kg. Kurt Holobaugh pokonał Astina Hobarda i w tym momencie wygrał Ultimate Fightera. No i najważniejsze, KSW 85, Parnas Ruchała w walce wieczoru. Saleni Parnas pokonał Roberta Ruchałę przez TKO w czwartej rundzie. Ibrahim Czuzigajew obronił pas w walce z Ukraińcem Bogdanem Gnitko. Patryk Kaczmarczyk po naprawdę ciekawej walce wygrał z Danielem Tarczilą. Kamil Szkaradek myślę, że zaskoczył niejednego, wygrywając z Patrykiem Surdynem. Mnie nie zaskoczył. Ciebie nie zaskoczył? Było na kuponie. Tak? No. Mnie zaskoczył. Myślałem, że Surdyn wygra. No, Kleber Silva wygrał z Rafałem Kijanczukiem, Marcin Krakowiak niejednogłośną decyzją wygrał z Michałem Pietrzakiem, Jasmin Gimaraesz wygrała z Adrianą Kreft, Wilson Varela pokonał Łukasza Rajewskiego i Sandra Sukar wygrała z Wiktorią Czyżewską. Jakieś pojedynki, które was zaciekawiły? No jeśli chodzi o wyniki, no to mnie na przykład zaciekawiło, no nie wynik mnie zszokował, ale przebieg walki u Patryka Kaczmarczyka z tym Mołdawianinem, Macedończykiem, tak? Mołdawianin. No bo no ja oglądałem jego walkę z Wojtkiem Kazieczko i kurde, gościu był, o Jezu, ruszał się niesamowicie. No a raczej Kaczmarczyk wygrał z nim bardzo łatwo. Znaczy, nie, no łatwo nie było. Umęczył się trochę, ale no... Tak? No nie, moim zdaniem tam cisnął go trochę. Tam zapaśniczo cisnął, dobra, ale no, tak wiesz, ale no, stykowo dostało, nie? Moim zdaniem to mnie tak zaskoczyło po prostu, że no nie wiem, no, że stawiałem bardziej na jakiś knockout z tamtej strony. Bo tu jest kluczowe to, jak się kto nastawił do tego pojedynku. Bo zauważyłem, że wielu ludzi nie doceniało bardzo Mołdawianina, a właśnie, tak jak Arek powiedziałeś, po tej walce z Wojtkiem Kazieczką było widać, że gość jest naprawdę bardzo dobry. Myślałem, że to jest taki... No, i ja czułem, że to będzie bardzo... 20 lat ma.
Słucham? 20 dokładnie. Lat ma bardzo młody chłopak. Ja czułem, że to będzie bardzo ciężka walka dla Patryka i moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że nawet nie byłem pewny, czy to wygra, to dla mnie on naprawdę świetnie się zaprezentował i troszeczkę niepotrzebnie chyba w wywiadzie tak troszeczkę deprecjonował swoje zwycięstwo, mówiąc, że nie podobała mu się jego forma, jaką wniósł do klatki, ale zawalczył bardzo dobrze na tle tak dobrego zawodnika. Słuchajcie, jest bardzo fajne pytanie z czatu na YouTube, więc pozwólcie, że je zadam. Pytanie do gości i Mariana. Czy Bartosz Fabiński jest trenerem tylko w Uniku, czy dalej prowadzi treningi na Skrze? Może od ciebie, Radku, zaczniemy. To Marian powiem, bo my nie wiemy, czy prowadzi treningi. Jeszcze raz pytanie, przepraszam. Czy Bartosz Fabiński prowadzi treningi już tylko w Unik, czy dalej trenuje na Skrze? Nie wiem, bo na razie przez tą kontuzję nie pojawiam się na Skrze. Niestety. Tak, myślę, że tak. Wiesz, bo... Generalnie to jakby też taka nasza współpraca ze Skrą cały czas się zacieśnia, bo my się przyjaźnimy, trenujemy razem, sparujemy razem, więc to są dwa przyjazne kluby, więc tak naprawdę to w ogóle by się nie wykluczało, bo też i my korzystamy z pomocy trenerów i też tutaj Krzysiek Gutowski też mi polecił właśnie i Pawła Kipena, który zapaśniczo u nas pomaga. I trener Robert Jocz jest przecież też, który też nas przeprowadzi, także też u nas trener Robert Jocz prowadzi w czwartki zawsze. Także taka no to jest współpraca dwóch klubów, która myślę, że wyjdzie na dobre zarówno nam, jak i Skrze. Marian podsumował ten weekend, a ja bym chciał, Arku, podsumować krótko sytuację z Michałem Kitą. 3 lipca powstał ten słynny wpis o rankingach, Arek przewraca oczami, ale powiedz, wczytywałeś się w to, bo mamy nawet tutaj fragmenty, gdzie on dzwonił do nas do programu, gdzie Michał Kita mówił, że jakby oddaje ci duży szacunek i bardzo ci kibicuje. I pytanie, jeszcze raz? Gdzie tak powiedział? Możemy zaraz puścić ten fragment, to no poproszę. Proszę, nie, no dobra, inaczej, mi się nie chce, no już gadać o tym. Widziałem tylko jeden wpis i nawet mnie nie zagotował, ale ktoś mnie gdzieś zapytał i później o to i no i co, no tak sobie też... Dobra, inaczej, może trochę mnie zdenerwowało w tym wpisie to, że poznałem wcześniej Michała Kitę parę miesięcy temu i był dla mnie zupełnie inny niż w tym wpisie i to mnie tak... To puśćmy ten fragment, wysłuchaj go proszę. A chcesz mnie teraz jakby co, udobruchać, czy... Jeżeli chodzi o boks, to Artur jest wybitnym polskim zawodowym bokserem. Nawet mu się po drodze potknął się, ale doszedł do tytułu mistrza świata, walki o tytuł mistrza świata. Bardzo mocno 10-rundowy pojedynek dał i przegrał. I ujmowanie umiejętnością bokserskim Arturowi Szpilce, to jest tak, jakbyśmy ujmowali srebrnym czy brązowym medalistą mistrzostw Europy, czy świata w jakiejś dyscyplinie, tak? Tak samo Arek Brzosek, wybitny polski kickbokser. Jeden z najlepszych na świecie, top 10. Absolutnie kibicuję mu i tyle, tak? Ale pamiętajcie, to oni weszli w mój świat, w MMA, i co by nie mówić o mnie, ale na tych wodach, w tym kraju, na dzień dzisiejszy i Arek, i Artur są na tych wodach płotkami i leszczami, a ja jestem rekinem. I absolutnie, jeżeli by doszło do walki z Arturem czy z Arkiem, jeżeli przegram na zasadach MMA, nie miałbym absolutnie problemu wyjść publicznie powiedzieć, że to ja jestem leszcz, a to są kozacy i pora kończyć. Tutaj do tego, że pojawiły się głosy, że być może Arku się dobrze nie wczytałeś ten konflikt, to daliśmy się wypowiedzieć Michałowi. Na przykład Bartek Stachura z Low Kinga pisał, że w ogóle mnie ta narracja Arka Wrzoska nie przekonuje. Uczepił się tego sformułowania Michała Kity, medialny pozer, a nie było to nawet stwierdzenie, a pytanie. Dodatkowo obszernie wyjaśnione później przez Zabrzanina. No ale to co mi obchodzi, co jakiś interpretuje gościu z jakiegoś portalu? No stary, no nie wiem, ja zobaczyłem, mnie to też nie obchodzą takie rzeczy, kto coś sobie gada. Kiedyś moje obchodziły na początku mojej kariery, powiedzmy, i różnie źle reagowałem. Przestałem czytać te wszystkie komentarze, przestałem czytać te portale, nie wchodzę w sekcję komentarzy, bo można się tylko na kogoś zdenerwować. Widziałem raz Michał Kita, mnie nazwał pozerem i no i tyle, no. I tak sobie to zinterpretowałem. I, a co on, i co on ten z tego Lookinga, co on teraz chce ode mnie, żeby bo, ja przeprosił, czy co? Bo tak jakby to chodzi o to, że on nazwał, powiedział, czy, jeszcze mówię dokładnie, szybko zweryfikuje się, czy prawdziwy wojownik, czy medialny pozer w odniesieniu do tego, że powiedziałeś słowa, że jesteś w stanie bić się z każdym KSW. Tak samo no, Artur Szpilka. No to on by chyba dobrze wiedział, czy jest to medialny pozer, czy wojownik i chce się z nim bić, bo dobrze wie, że ja sam się chciałem z nim bić. Wiesz, co chodzi? Dla mnie to jest... Chodzi o formę przekazu. No, dla mnie to była... I też ośmieszył się moim zdaniem, bo zaatakował mnie i Artura, a nie innych tam 5 gościu i nad nim i pod nim w rankingu, nie? I nie wiem, no nie wiem. Jakieś tam były pretensje o naszych poprzednich rywali, gdzie on sam miał gorszych na początku kariery. Wiesz, o co chodzi?
Nie wiem, no nie wiem. To była jakaś próba po prostu wyłudzenia fajnej walki, na której bym mógł dużo zarobić i ściągnąć jakieś zainteresowanie. I no ja to tak potraktowałem. O. Może masz też ogólną niechęć do tego, bo wiesz, Michał cię ochoczo do tej walki wyzywa. Czy to jest też że jakaś forma, że może cię lekceważyć? Czy to może, nie. Może to cię denerwuje? Nie, mnie to nie denerwuje. No, nie rozmawiamy o, rozmawiamy tutaj o tej walce w momencie inaczej. Każdy, kurczę, już teraz wie, że ja sam chciałem walczyć z Michałem Kitą i to nie dlatego, bo Michał chciał walczyć i ja na to odpowiadałem, tylko to ja wziąłem telefon do ręki, zadzwoniłem do Wojka po gali w lutym i powiedziałem, że jak chcą mi zrobić jakąś fajną walkę na narodowym, to może z Michałem Kitą, bo ja bym chciał z nim zawalczyć. No i to ja, wiesz, o co chodzi? No to już jak, chyba wystarczy. No to już chyba wystarczy, się. Więc nie, tutaj nikt sobie nie dopowiada i nie mówi, że ja nie wiem, tak jak teraz ty może coś chciałeś sugerować, że no bo wiesz, Michał cię wyzywa i ty na to reagujesz, ten, bo chcesz ominąć tą walkę. Nie, ja chciałem ją zrobić. Wiesz, o co chodzi? Teraz mam, może być po prostu ciekawsza dla mnie, która mi się bardziej będzie opłacać, ale jak Michał Kita jeszcze będzie zdrowy, będzie w stanie, to jak najbardziej, jak mi KSW powie, że to ma jakiś sens, to znów wyjdę do tej walki. No, wiesz, o co chodzi? Tylko po prostu samo to, w jaki sposób zostało to zrobione i jeszcze ja zostałem gdzieś wyciągnięty do tablicy. W ogóle po co mnie wyciąga do tablicy, wiesz, o co chodzi? Niech weźmie telefon, zadzwoni do Wojka, do Martina i im powie, że chce ze mną walczyć, a nie pisze jakieś głupie posty i czeka na jakąś moją odpowiedź i wtedy on mi odpowie i zrobimy jakieś gówno burzę i nam dadzą walkę, najlepiej to w fejmie, bo no nie wiesz, o co chodzi. Jasne. Ja nie lubię takich rzeczy i uprzedzam od razu wszystkich, którzy mają mnie wyzywać w internecie, żeby tego nie robili. Jak chce się ktoś ze mną bić, to niech chce dzwonić do Wojka i Martina i tyle. A nie będzie mnie wciągał jakieś przezwiska przez internet, bo ja nie robię takich rzeczy i tyle w temacie. Dokładnie, tyle w temacie. Był u nas Michał, daliśmy mu się wypowiedzieć, daliśmy się tobie, Arku, wypowiedzieć, więc temat zamykamy. Walki z Michałem na razie nie będzie, bo słyszałem plotki, że będzie inny fajny pojedynek. To trzeba się wstrzymać chyba chwilę na z tym, co się będzie działo, bo już wiesz, no, zresztą dobrze wiemy, że ja już miałem też inne walki poustawiane i one nie dochodziły do skutku, także ja jestem cierpliwy, trenuję i co przyniesie nam przyszłość, to się okaże. Powiem to wprost, bo słyszałem plotki, że to będzie walka z Arturem Szpilką. To jest to przyklepane, no, czy nie? Nie da się... Nie. No, mógłbym tak powiedzieć, ale to będzie takie przytakujące. No. Nie da się, wiesz co, nie domyślić, że może Artur być kolejnym rywalem, ja jego, on moim. No bo mieliśmy mieć walkę, nie doszło do skutku. Artur teraz jest zdrowy, w pełni sił. Do tego ostatnią walkę wygrał. I tak samo jak ja, ostatnie trzy. Także mamy taki sam tam prawie rekord i wszystko jakby, no mówię, no jak ktoś, chociaż średnio logicznie myślący by usiadł, wziął te wszystkie informacje do kupy, zebrał, no to wiadomo, że mnie zostawi z Arturem Szpilką. I wydaje mi się, że może coś z tego wyjść. Ty byś, Radku, takie starcie zobaczył? Ja bardzo chętnie bym takie starcie zobaczył. Myślę, że no, na ten etap fajny jeszcze pojedynek byłby to dla Arka, dlatego że no jeszcze ma dopiero kilka walk w MMA. Później na pewno będzie się piął w rankingu i znaczy będzie chciał wskoczyć w ranking i walczyć z tymi rankingowymi zawodnikami, bo oczywiście cele sportowe stawiamy sobie wysokie. Ale fajnie, bo to byłby jeszcze taki czas dla Arka, żeby jeszcze poprawić właśnie te umiejętności zapaśnicze, parterowe i po prostu wejść na tą głęboką wodę właśnie już będąc gotowym na to. No ale też jeszcze warto odmienić, moim zdaniem, że Artur Szpilka, z tego co też każdy z jego otoczenia wie i ja, trenuję takie rzeczy jak MMA, parter, zapasy już od kilku dobrych lat. A ja tak naprawdę rok z hakiem. Wczoraj minął rok od mojej pierwszej walki w MMA w ogóle. Także dla mnie to też by była, ja w ogóle broń Boże by mi nie przyszło przez myśl lekceważenia Artura. Ja bym wychodził do gościa, który teoretycznie więcej ode mnie umie i powinien wiedzieć na temat tego sportu. To pytanko z czatu do Radka, z kim byś chciał zawalczyć, jakie kolejne nazwisko? I my z Marianem takie trzy wytypowaliśmy, ale to najpierw oddajemy ci głos. Wiesz co, ja w ogóle tak jak do tej pory to wyglądało tak, że dostawałem telefon, propozycję i pierwszą propozycję od razu brałem i nie wiem, w ogóle jakby w tej kwestii rozmowy tak wyglądały, że dostawałem propozycję, ok, jedziemy. Tak i wszystkie te cztery walki, które miałem w KSW do tej pory, były tak właśnie zakontraktowane i oczywiście jaka będzie piąta propozycja, tak samo oczywiście się zgadzam i w ogóle nie jest to dla mnie najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest moje przygotowanie, a jestem naprawdę na dobrej drodze, żeby jeszcze tam w tej kategorii 84 po prostu pokazać, bo uważam, że
nie zdążyłem jakby w tych ostatnich walkach jeszcze pokazać to, czego się nauczyłem. Czasem tak jest, taki to jest sport. Czasami ta droga nie jest po prostu usłana różami, trzeba iść naokoło albo gdzieś tam zejść parę schodków, żeby wejść na tą górę. I tak u mnie jest, uważam, że najlepszy czas jest po prostu przede mną i jeszcze najlepsze walki przede mną. Także ktokolwiek by to nie był, to ja będę gotowy. Jeszcze mam krótkie pytanie do Arka na podstawie właśnie Radka. Czy jest jakakolwiek, jak się odniesiesz do słów, że cały czas gdzieś gadanie o parasolu ochronnym. Czy jest jakakolwiek prawda, czy można się do tego odnieść? Bo na przykład mamy obok ciebie Radka, który trzecia walka dla KSW, to pierwszej walce dla KSW dostałeś Willisa. Tak, później wiesz co, był Radcliffe, który jest mega 30 koło walk. Dokładnie, dokładnie. Tomek Romanowski też około 20 paru czy 30 walk, tak, i Michał Materla prawie 40. To prawda, no, że tam u mnie to akurat tak wyszło, że tych trzech to miał i prawie 100 walk stoczonych razem, nie? Dokładnie. A znowu ty debiutowałeś dla KSW, trzy walki i byli to sami kickbokserzy. I czuję, że jest to jakiś parasol ochronny, czy nie, na podstawie Radka tylko, przykładowo. Tylko, ja jeszcze miałem walki TVCA, nie? Dokładnie. Chciałem to zaraz powiedzieć. Właśnie, że Radek karierę w KSW rozpoczął po chyba 3 lata, czy tam 2, po pierwszej walce w ogóle w MMA. No, przychodząc do KSW 2-0 miał rekord, czyli już miał dwie walki. Moim zdaniem nawet ze 4. 3-0, wiesz? 3-0. Tak, 3-0 miałem, tak, bo miałem 3 zwycięstwa, 2 nokauty. Okej. Okay. Tak to wyglądało, tylko też u mnie to była trochę ta droga utrudniona, bo ja zacząłem MMA i miałem cały czas operację jedną, drugą, trzecią non-stop. Miałem operację już 7 czy 8 jest za mną w tej chwili, także gdzieś tam miałem różne problemy po drodze, a teraz od pewnego czasu, no już poza tą ręką, to, która mi też już wiesz, była 4 razy złamana, to myślę, że wyszedłem na prostą i będzie wszystko teraz w najlepszym porządku. No to tak, biorąc rzeczywiście to pod uwagę, że ty przychodząc do KSW miałeś 3-0, a ty bilans na 0, więc... Słowa jeszcze na dzień dzisiejszy są trochę przesadzeniem. Mogłoby, jakbyśmy za rok bym był w tym samym miejscu, to wtedy miałyby sens. Ja uważam, że nie, no bo kurde, tak jak przed sekundą powiedziałem, rok minął od mojej pierwszej walki w MMA, przed którą trenowałem 3 miesiące. Zacząłem w ogóle, pamiętam mój pierwszy trening zapasów i parteru, no. To było, wiesz, to był chyba kwiecień, czy nawet maj 2022. I to był mój pierwszy trening w ogóle parterowy i zapaśniczy. Do tego walczyłem z Tomkiem Sararą, który był po zwycięstwie z nie najmocniejszym zawodnikiem, ale jednak takim, który tych walk miał już kilka w MMA, jakiś był judoką, zapaśnikiem czy tam kimś. Drugą walkę stoczyłem z Tomkiem Morzym, który chwilę wcześniej wygrał z promowanym przez pewnego trenera mocno zawodnikiem, który też tam jakiś brązowy pas posiada i się mocno chce też wbić chyba. Nawet ostatnio wyzywał Phila de Frisa do walki i Tomasz Możny z nim wygrał. Wychodził spod niego jak naprawdę spod dziecka, z dosiadu chociażby. I ja miałem takich rywali. No i trzeci rywal był jaki był, każdy tam, nie wiem, jak, który śledzi moje wywiady, to wie, zna historię tego rywala. I no i tyle, no. Jakbym jeszcze kolejne 3 walki stoczył z takimi rywalami, no to myślę, że tak można by było powiedzieć. Ale nie uważam, że po roku startu w MMA, to, że nie zawalczyłem z Michałem Kitą, jeszcze wtedy nie minął nawet rok od moich walk w MMA, to ja nie uważam, że to jest po parasolu ochronnym, tylko ja uważam, że no ma to sens, skoro gościu ma 40 walk, a ja 2. Ale mogę się mylić, może ktoś jest mądrzejszy w sprawach sportowych, to niech tam sobie dalej tak pisze i gada. Arku, prośba, dosuń się nieco do Radka, bo uciekasz tam. Chociaż z kadru. Nie wiem, czy będzie okazja, bo może walniemy sobie boksera. Dobra, to panowie, uderzamy boksera w takim razie. Ja tą ręką załamałem, to lewą. Dobra, lewą. Ale dawaj kopa, ty. Ja jabę, no. Nie damy rady? Słuchaj, Radek, to high kick. Mateusz Gawrot kopał. Ja się muszę przyznać, że ja w ogóle boksera nie uderzam. Stańcie proszę koło mnie przy ścianie, żebyśmy nie zasłaniali, panowie. Stańmy tutaj, my już ściągamy rękawice. Rekord ma Izu. Co? Arek coś to zamazał. Nie wiem. Po prawej. 878 to jest nasz rekord. Nie odsłuchajmy się, Marian, tyłem do kamer. Stańmy sobie, panowie, przy ścianie. Rzeczywiście kopnę. To kopnij. Mniejsze ryzyko kontuzji, ale nie wiem. Wolna Amerykanka, panowie. Jak chcecie kopać, bardzo proszę. Ale Brzoszek jako pierwszy. Chodź, Radku, koło mnie, nie stójmy tyłem do kamer. Co jest? Tak sobie. A, za. 437 są generalnie 2 strzały. Ten niech będzie rozgrzewkowy. Kurde. Trzeba piątkę wrzucić? Ty zrzuć 2 złote. U nas za free. Nie gra muzyka. Dobra. Tak najlepiej uderzyć.
Tak z doświadczenia. Sierpem mówił Izu. Sierpem. Izu z boku stał, się. Tak. No nie, no nie uderzałem w boksera naprawdę dawno. Bum. Chodź do nas, Arku, odsłonimy wynik, dobra. Patrz, pobił rekord. 880. Pięknie, nowy rekord. Brawo. Coś tak czułem, że zaraz zostawiam jeszcze nogą. A, no to idealnie. Dobra, Radku, śmiało tak. Ale nie czułem, że mocno uderzyłem, naprawdę. Chyba jakoś technicznie. O, aż ten bokser siadł. Tak, trzeba go naciskać. Dobra, dobra. Trzymaj mi piwo. A, bo tyle... Przecież powiedziałeś, że nie pijesz. Przed chwilą. Mam. Dobra, uwaga. 880. Bicia. Dobry strzał. Nie, jeszcze raz. Ale to swoja warenka, więc... 765. Jeszcze raz poprawić. Ja od razu? Powiem tak, no bij. Teraz Radek bije mocno jak coś. Musiał już trafić. Ja wiem, że bije mocno. O kurde. No. 869. Bardzo ładnie, no prawie kolejny. No, prawie rekord. Jeszcze raz, daj jeszcze raz. Poza wizją. Dobra, panowie, dzisiaj wyjątek dla was. Jeszcze raz, bo mamy szansę pobić rekord. Bum. O, na trzy razy to się zgadza. Nowy rekord, bardzo ładnie. Dobra, panowie, to teraz kopiemy. Gratulacje dla Radka. Ja się nie zgadzam. Na trzy razy to już... rekordy ostro idą. Ja miałem jedną szansę. Skarpetkę, tak? Tak. Odsuńmy się może. Musiałem sobie zobaczyć, wiesz. Zastanawiam się, czy z lewej. Nie zerwij się, teraz nie będzie żadnej walki cię kopnąć. Uważaj, uważaj. Dobrze, kurczę, spodenki mam. Czekaj, wezmę ci. Czekaj, odsunę. Odejdź, dobrze, dobrze jest. Jest git? Ładuję. Nie, słabo, jeszcze się bałem, że się przebiło. 820, bardzo ładnie. Radek, kopiesz? Nie, dziękuję. W jeansach to wolę. Damy sobie. No dobra, ale słuchajcie, no Radek Pacuski pobił rekord naszego boksera. Bardzo ładnie, a nie jest to zawodnik kategorii ciężkiej. Lewą ręką. Tak jest. Lewą ręką, tak. Ja idę po krzesło, już ci Marian podaje. Proszę bardzo. Myślę, że jak ja bym tu, jak Radek tu siedział 10 razy, to bym zamknął tą szafę. 3 razy, to ale... 3 razy. Ja pamiętam, że nie ustawiałem sobie wcześniej, wiesz, technicy, nie? Podajcie to zawsze na kamicę, to mogę Radek robić się lepszy. Więc co, Radek, kurde, mam takie pytanie, zastanawiam się, czy zadawać, ale zadam. Bo tak widziałem na galach i na mediach społecznościowych, że Marcin Dubiel jest twoim dobrym kumplem. I pytanie, czy on odszedł z trenerem Szyszką, czy został z tobą? Tak, wiesz, no ale no mówię, to też jakby, to też jakby nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, jakby no Marcin trenował od początku z trenerem Przemkiem. Czyli odszedł, tak? Tak, odszedł, okay. Tak, no, odszedł i trenuje dalej z Przemkiem. Ale też z Marcinem się spotkałem, pogadałem, przegadaliśmy wszystko, także gdzieś tam mamy sytuację wyjaśnioną i nie ma żadnych między nami jakby złej tutaj krwi żadnej. No tak. To nasuwa się takie pytanie, czy ten frikowy świat jest taki sztuczny w takim razie, napompowany trochę? Wiesz co? Arek na mnie spojrzał zabójczym wzrokiem. Wiesz co, no nie wiem, dla mnie to chyba to właśnie... Radek, niech się powie tutaj koledzy. Dla mnie było po prostu, to też właśnie wcześniej też o tym wspomniałem, że niektóre osoby, no ale później już przyjechał Marcin też, trochę za późno to było, no ale żeśmy sobie wyjaśnili, pogadaliśmy i jakby jest wszystko okej. Ja też nie jestem takim człowiekiem, który gdzieś tam by dusił sobie jakąś złość do kogoś czy coś, tym bardziej jak przegadaliśmy i widziałem, że też mu zależy na tej relacji gdzieś tam, żebyśmy mieli wyprostowane wszystko, no to... Mamy wyprostowane, tak? Przegadaliśmy ją, powiedziałem, jak to z mojej strony wygląda, on też powiedział, jak to z jego strony wygląda i jest okej, tak? Jest okej. I na pewno gdzieś tam jakby przyszedł, to sobie siądziemy na kawce, wypijemy, pogadamy i tak dalej. I też będę mu w każdej walce jego kibicował, żeby zwyciężał. Żeby z tej zwycięskiej ścieżki swojej nie schodził, bo ostatnio dobrze mu tam... Dobrze mu tak naprawdę dobry rekord ma, jeżeli chodzi o te freak fighty. Marcin jest akurat takim zawodnikiem, że na sali jakbyś spojrzał na niego, to byś powiedział, kurna, trzeba go cofnąć na grupę początkującą, ale jak wychodzi do klatki, to nigdy mu tam charakteru nie brakuje, jakiejś chęci zwycięstwa i wychodzi, mocno uderza, czasami niestandardowo, bo te ciosy jego spadają z różnych kątów, są nawet, bym powiedział, często mało techniczne, ale skuteczne także. Zdradzasz teraz sobie. Jego potencjał grzbali. Szybkie pytanie z Twittera. Czy musieliście na początku swojej przygody poświęcać dużo czasu na ćwiczenia mobilnościowe, aby z taką łatwością wysoko kopać? Czy przychodziło to wam z łatwością tych pierwszych dni? To jest... Ja na przykład, jeśli chodzi o rozciągnięcie, takie rzeczy, to słabo to u mnie wygląda.
Mobilność jest ok w większości stawów, natomiast no, ja się już nauczyłem przez życie, że wysokość tych kopnięć i jakby sprawność tych nóg to jest tylko i wyłącznie technika. Bo no mówię, no nawet jak byłem teraz w Stanach i taki fizjoterapeuta Polak Maciek wziął mnie w obroty, to powiedział, ty jesteś kickbokserem, człowieku, że ty masz, jesteś, twoje nogi to jesteś tak nierozciągnięty. A wiesz, a kopanie na głowę no to jakiegoś żadnego problemu mi nie sprawia. Także to jest technika i to nie jest jakaś, myślę, praca nad mobilnością, albo przynajmniej w moim przypadku jakaś anomalia. Ja śmiało, tak, Marian, pytanko, bo wiem, że masz sporo ciekawych pytań. Tak, ale to bardziej sportowe, wracając do Radka. Jesteś na 7. miejscu w rankingu i przed tobą jest Damian Janikowski, za tobą Bartek Leśko. Teraz pytanie. Jakbyś chciał, tutaj też miałeś tą listę, trójkę potencjalnych przeciwników dla Radka. Jest tam Nemanja Nikolić, tak? Tak, Kęsik. Jest Borys Dzikowski i Cezariusz Kęsik. Więc taka trójka, biorąc to pod uwagę, czy rewanż Waterloo? No wiadomo, że chciałbym bardzo takiego rewanżu, ale to trzeba sobie teraz, że tak powiem, odbić się i wygrać parę walki. Może wtedy jeszcze by chciał Michał stoczyć taki pojedynek. Ale też nie wiem, bo to wiadomo, dużo zależy od niego i czy by chciał w ogóle taki pojedynek toczyć rewanżowy. Ja bym bardzo chciał, ale bo gdzieś tam czuję, że kurna, dobre przygotowania bym zrobił, czuję, że mogę, gdybym się nie zagapił, to mogłaby ta walka inaczej się zupełnie skończyć i tyle. No, takie mam moje odczucia, no ale wiadomo, to jest sport, to jest MMA. Michał jest bardzo doświadczonym, bardzo dobrym zawodnikiem, wykorzystał moment mojej nieuwagi, wygrał i tyle. I gratulacje dla Michała, ale jakbym mógł, to chciałbym taki pojedynek rewanżowy oczywiście stoczyć. Od razu, czy jeszcze coś przed tym? Ja bym mógł nawet i od razu się zrewanżować, spróbować, ale jak będzie to inny przeciwnik, to też biorę każdego innego. No, jestem gotowy na inaczej, chciałbym po prostu stoczyć pojedynek jak najszybciej, bo no tak jest, myślę, że tak po przegranej walce zawodnik chce szybko zmazać tą taką swoją jakieś gdzieś tam złe samopoczucie, jeżeli chodzi o sport, a jestem głodny kolejnych walk i chciałbym jeszcze pokazać właśnie, że w tej wadze, że jeżeli tym, co mnie skreślili, że jeszcze może za wcześnie mnie skreślili. To Radku, dzwoni telefon z KSW, trzy nazwiska, Borys Dzikowski, Nemanja Nikolić. Dokładnie tak. I Kęsik. Cezariusz Kęsik. Kogo wybierasz z tej trójki? Biorę trzech. Ale jedno nazwisko. Którykolwiek. Wiesz, nie wybierałbym w ogóle, nie? Jakby... Nie wybieram, bo będziesz, że wybierasz rywali znowu. Nie wybieram. Wiesz, w ogóle tutaj ja mogę z którymkolwiek z nich stoczyć pojedynek. Tak samo mówię. Wcześniej wszystkie propozycje brałem i dalej tak będzie. No jakby... Tak trzeba moim zdaniem. I myślę, że po tych przygotowaniach, które będą teraz, będę gotowy na każdego z nich. A który z nich by ci sprawił najwięcej problemów? Myślę, że tak, no, w rankingu najwyżej był chyba do tej pory był Kęsik, tak, który jeszcze tam gdzieś tam też fajne pojedynki, bo przecież i wyrównany pojedynek z Pawlakiem miał, tam chyba 2-1 wtedy było. Miał tam mocne pojedynki z różnymi zawodnikami z rankingu, więc to on taki ma trochę nierówne walki, jak nieraz skoczkowie narciarscy, nierówne skoki, tak samo on nieraz miał naprawdę dobry pojedynek, a niekiedy trochę gorzej wypadał. Ale myślę, że była to ciekawa walka. Maciej Aleks pyta na Twitterze, Arka, który wyjazd kibicowski najlepiej wspominasz? No na, chociażby ten sprzed tygodnia do Wiednia, no to tam ustaliśmy takim dość szerokim gronem, że to był chyba jeden z najlepszych, jak nie najlepszy wyjazd ostatnich lat na Legii. No bo tam było wszystko prawie. No mecz był super, taki emocjonujący. I naprawdę było fajnie, pogoda, no wszystko. No to myślę, że jakbym miał wybierać taki jeden, też zależy od kryteria tego wyboru. No kurczę, miałem takie ciekawe, różne fajne wyjazdy. Na przykład mój pierwszy raz w życiu wtedy samolotem leciałem do Kazachstanu w 2013 roku i teraz znowu byłem w Kazachstanie, ale to już nie był tak ciekawy wyjazd jak typu wtedy. Myślę, że dwa. Rzym 2013 na Lazio i teraz ten Wiedeń. To ciekawe. No i we wtorek lecę w środę do Danii. To może też być ciekawe. To też fajne pytanie do Radka. W którym kraju miałeś najcięższych sparring partnerów? Nie licząc Polski oczywiście. Aha. Jeżeli chodzi o sparring partnerów, to myślę, że Stany Zjednoczone, chociaż akurat no, to był tak naprawdę
jeden dzień treningowy, bo trafiłem do Kill Cliff aktualnego i po tych sparingach niestety skończyłem ze zerwanym więzadłem. No, tego bym już nie powtórzył, bo było to bardzo nieroztropne przyjść od razu po locie samolotem, po jakiejś tam przerwie w treningach, bo wtedy to był czas pandemii, że dwa tygodnie trzeba było spędzić poza strefą Schengen. Wybraliśmy Meksyk, dwa tygodnie Meksyk i później Stany Zjednoczone i od razu po przylocie wybrałem się do tego Kill Cliffa, gdzie były sparingi. I jakby jako doświadczony zawodnik powinienem powiedzieć, że pierwsze tam 2-3 treningi, gdzieś tam rozruszać kości, zrobić delikatny rozruch i później dołączyć do grupy jakby w pełni zawodowej, gdzie tam wiadomo wszyscy zawodnicy Bellator, UFC, PFL, naprawdę mocni, mocni zawodnicy, no ale stwierdziłem, że nie mogę odpuścić i zrobiłem sparingi. Niestety to się skończyło tak, że skończyłem zerwanym więzadłem, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jest zerwane, więc po paru rundach, to chyba w drugiej rundzie, a było chyba z 7, w drugiej rundzie się to wydarzyło, no ale widziałem, że coś mi luźno to kolano lata, natomiast dokończyłem sparingi, co też nie było mądre. I wróciłem do Polski po jakimś czasie na operację, więc ale jeżeli to chodzi o poziom zawodników, no to wracając do tego pytania, no to myślę, że najwyższy poziom zawodników właśnie tam się spotkałem, chociaż też tutaj w Polsce, no to wiadomo, na Skrze mamy naprawdę bardzo mocnych sparing partnerów i w Ankosie. W Ankosie też chłopaki mają naprawdę mega poziom. Też trener Andrzej super to prowadzi, także na pewno też w ogóle myślę, że niedługo z Arkiem się wybierzemy tam generalnie na sparingi do Ankosu, bo na sparingi, na treningi można, na taki właśnie cały kampik tygodniowy, bo tam się bardzo fajnie pracuje, fajna atmosfera, dobry trener, fajni, dobrzy zawodnicy, fajny poziom i to wszystko trener Andrzej fajnie spina i też na przyjezdnych, tak jak na nas, dużo zwraca uwagę i pomaga, także na pewno dla nas to będzie z korzyścią i fajne doświadczenie, więc na pewno Arka będę namawiał. Zresztą Arka też nie będzie trzeba namawiać, myślę, do takiego wyjazdu. Jesteście już, wiadomo, pełnoprawnymi zawodnikami MMA, ale czy ubolewacie, że K1 jest tak słabo opłacany, że tak mało znany? Czy gdyby było lepiej opłacane, gdyby było tak rozmuchane jak MMA, to czy byście pozostali w K1? Jeszcze jakiś czas temu odpowiedziałbym na to pytanie bez wątpienia, że zostałbym w K1, a teraz tak nawet po ostatnim obozie naszym oceniając, to stwierdziłbym, że więcej jakby frajdy i satysfakcji mam z treningu MMA, bardziej lubię tą dyscyplinę, bo nawet jak mieliśmy tam treningi, kickboxing było podzielone, była grupa kickboxingu, grupa MMA, to za każdym razem wybierałem tą grupę MMA i jakby nie za bardzo miałem chęć iść na kickboxing, gdzieś tam jest więcej tych elementów, jest to. Na ten moment już mogę stwierdzić, że, znaczy wiadomo, widowisko jest super na kickboxingu, tak, te walki są super, fajnie się to ogląda, na najwyższym poziomie kickboxing jest mega, natomiast już jakby ja jako zawodnik, to więcej mam frajdy z treningu właśnie tych wszystkich pozostałych elementów, bo jest to dużo nowości cały czas dla mnie, cały czas czuję, że się rozwijam, więc teraz bym powiedział, że wolałbym już zostać w MMA. Arek? No, ja jeśli chodzi o to, ja zawsze chciałem walczyć w MMA. Nie marzyłem o KSW, czy tam jeszcze o jakichś większych organizacjach, ale zawsze marzyłem, żeby walczyć w MMA, tylko to tak przekładałem po prostu z roku na rok. Mówię, a dobra, zrobię parę walk w K1 i do MMA, a dobra, to jeszcze zawalczę na Fenie i do MMA, a dobra, bo jeszcze może pas obronie Fenu i do MMA. I tak po prostu przekładałem to z roku na rok, no ale no, tak chyba już też gadaliśmy, no nie mogę marudzić na to, że tak późno poszedłem do MMA. Ale też się bardzo cieszę, że wydarzyło się w mojej ostatniej walce w kickboxingu to, co się wydarzyło. Bo dzięki temu miałem tutaj już taki impuls, że no muszę iść do tego MMA. I mi się bardzo to podoba, no bo naprawdę czuję się, że będę niedługo zawodnikiem takim MMA z prawdziwego zdarzenia, bo idzie mi to wszystko bardzo fajnie. Do tego jeszcze, no tak, może ty pamiętasz, to też kiedyś w Sandzie startowałem. I także tam dużo tych elementów takich zapoźnionych było i ja to wszystko jakoś szybciej łapię, pamiętam. No i, no ale tak, wracając do pytania, no to bardzo żałuję, że kickboxing po prostu upada, no bo największa organizacja, która już w zasadzie nie jest największą organizacją kickboxingu, a bo ładnie ją przerosło, myślę, jeśli chodzi o nazwiska w poszczególnych kategoriach wagowych, to no, ona zalicza zjazd taki niesamowity w dół, że no, że to K1 po prostu, K1, no też nie K1, tylko kickboxing, bo K1 to jest organizacja, a kickboxing to jest sport. Kickboxing po prostu mocno siada, a do tego największe nazwiska Glory podchodziły do MMA. Takie największe gwiazdy zaczęły karierę w MMA, Cedric Dumbe, tak. Yusri Balgari, Alex Pereira.
co mógłbym wymieniać jeszcze naprawdę, chociażby Jason Willing, z którym Radek walczył, mógłbym wymieniać, to są największe nazwiska Glory i wszyscy praktycznie podchodzili do MMA. Teraz była gala też w ten sam dzień co KSW i ja tam naprawdę jedną czwartą karty, Gronhardt wrócił do Glory. Jedną czwartą karty znałem. No. Dosunie jeszcze nieco do Radka. Jeszcze dostałem informację, Arku. To Radek do mnie chodzisz. Ja jestem... Nie, to Arek do Radka. Radek siedzi w porządku. Trzymam bezpieczny dystans, bo ja znam go dobrze. Może się zbliżać. Zobaczymy was jeszcze w tym roku w klatce, panowie? Pomidor. Ale chcielibyście, jak rozumiem. Ja chciałbym i jestem gotowy. Okay. I kwestia po prostu jakaś tam organizacyjna. A jesteście waszym zdaniem w top 10 swoich kategorii? W MMA? W Polsce? Tak. Gdzie? Znaczy przynajmniej ja, nie wiem, jak Radek czuje. Ja uważam, że tak. Okej. Okay. Top 10. Chociaż biorąc pod uwagę też tych, którzy walczą w UFC, no to wtedy już myślę, że nie. Ale... A, no jeśli chodzi właśnie o KSW. Jeżeli chodzi o samą Polskę, to... W Polsce. To może po prostu w Polsce. W Polsce czuję się, że tak. Ja myślę, że Radek jest top 10 na pewno. To ja nie, bez wątpienia. Bo chociażby ta ostatnia walka z Michałem pokazała. No bo Radek, no... Jak dla mnie to ta walka jest, wiesz, no... Nie powiem, że ją wygrał, no ale na pewno pokazał wszystkim, na jakim jest poziomie WMA, no bo Michał nawet z desperackimi próbami obaleń to nie mógł w ogóle nawet Radka na pół centymetra do ziemi sprowadzić. Myślę, że Radek spokojnie pokazał, że jest top 10, to nawet nie ma się co zastanawiać. No i fenomenalna walka z Tomkiem Romanowskim. Myślę, że to też główny wyznacznik. To co? Co się wydarzy w przyszły weekend? Szybko omówienie. FEN 49 w Mrągowie, w walce wieczoru. Adrian Zieliński, będzie to bardzo ciekawa walka, trzeba to przyznać. Podejmie Kamila Kraszkę, Bartosz Szewczyk podejmie Edersona Christiana Macedo i w karcie głównej fajne walki Piotra Kamińskiego z Witalijem Jakimienko, Mateusz Sosnowski z Tobiaszem Lewandowskim. Walka Bójkowskiego z Maruszakiem i też ciekawy pojedynek Hubert Sulewski, Dawid Bożęcki, UFC on ESPN, Holloway kontra Korean Zombie, więc to będzie główna walka tego wydarzenia. Też ciekawy pojedynek Antonego Smitha z Ryanem Spanem, Giga Chikadze powraca po naprawdę ostrej przegranej z Calvinem Katarem, zawalczy z Alexem Caceresem. Ciekawe walki też będą na karcie wstępnej, przede wszystkim z perspektywy polskiego kibica Łukasz Brzeski i Michał Aleksiejczuk są na tej karcie. Też fajna walka Koreańczyka, z którym miałem okazję bardzo dużo sparować właśnie w wspomnianym już Killcliffie, czyli Seung Choi podejmie Jarna Erensa. I mamy jeszcze kilka zapowiedzi, gal. KSW 87 Czechy, Darko Stosić, Michał Martinek, wadze ciężkiej, bardzo fajna walka. Pojedynek wadze lekkiej, Roman Szymański kontra Leo Brichta i wadze koguciej, Filip Masek, Oleksii Poliszczuk. Poza tym na Strajfie 4, gdzie w walce wieczoru oczywiście spotka się Karski z Fabińskim. W co-main evencie zawalczy Bartłomiej Kopera, jeszcze na razie przeciwnik nie jest wiadomy. Oktagon 47 w Bratysławie w październiku Adam Pałasz zawalczy z Sofianę Bukiszu i też ciekawe starcie na UFC. Kevin Holland podejmie Jacka Della Maddalenę, który coraz bardziej pnie się ku pierwszej piątce. Panowie, jeszcze jedna rzecz a propos jednego zawodnika UFC, Daniel Rodriguez. Nie wiem, czy słyszeliście, wypadł z walki z Santiago Poncinibio z powodu wykrycia ostaryny, taki środek. No niedozwolona substancja, usada go szybko tam, można powiedzieć, ucięła i nie będzie tego pojedynku. I teraz szybciutkie pytanie, jakie wy macie w ogóle podejście do testów KSW? Bo tak wezmę tutaj troszeczkę temat Roberta Karasia, który ostatnio było o nim głośno. I o ile na przykład cały wywiad obejrzałem z nim dla Oktagonu, dla kanału sportowego w sumie, i tam Karaś mówił o tym, że do swoich tych, jeśli chodzi o jego osiągnięcia w Ironmanie, to tam nie było nic, żadnego towaru nie przyjmował, że tam przede wszystkim jest walka z samym sobą. Ale już widzimy, w walce MMA, gdzie nie walczysz tylko sam sobą, tylko jest przeciwnik, już tutaj nie miał z tym problemu. I właśnie, bo to chodzi o ten case, na przykład Robert Truchała, który
który miał świetny mental przed tym pojedynkiem. Ale w MMA jest tak, że nie walczysz właśnie tylko z sobą, możesz mieć fenomenalny mental, ale jak wyjdzie przeciwnik, który jest mocny, to ten mental ci nic nie da. I teraz jakie wy macie w ogóle stosunek do tego i jak, czy myślicie, że fajnie byłoby, gdyby KSW wprowadziło testy? Nie no, słuchaj, testy sam dużo, wiesz, kiedyś z tą pamiętam rozmawiałem, bo na Fenie chyba była sytuacja, że chciałeś być testowany, tak? Tak, tak. No i też wiemy i wtedy się dowiedzieliśmy, jakie to są koszta, jeśli chodzi o testowanie zawodników, to są duże koszta. Po drugie, no testy to nie jest normalka w świecie MMA, to jest normalne w UFC chyba jeszcze, jak walczysz w Stanach, to ja też byłem testowany. Walczyłem w Glory w Chicago i tam odgórnie te komisje jesteś pod, po prostu podlegasz pod komisję stanowe i nie ma organizacji nic do gadania. No ale tak to, no gdzie są testy indziej? To nie jest tak, że KSW jest jakiś, bo nie wprowadza testów. To oczywiście tutaj staje na obronę organizacji. Jakby wszędzie indziej były testy, no to ja bym chciał, żeby też KSW były testy. A jaki był koszt testów wtedy, pamiętasz? Tak, to jest 1,5 tysiąca euro za zawodnika chyba. Było wtedy 3 tysiące, teraz jest około 2,5 za zawodnika. Złotych? Tak. To ja pamiętam, że jakoś to... Ale nie ma tragedii, wiesz, nie mówię, że całą kartę musisz. Ja byłem testowany w życiu, ja na autorskich zawodach byłem testowany właśnie w Chicago, wiesz. Nie mam z tym problemu, ale no też, no... Nie ma co też wymagać i tam cisnąć po KSW, że nie mają testów, bo testów nie ma nigdzie. Ale świat idzie do przodu, w UFC są testy od dawna i teraz PFL tak samo. No to, bo teraz PFL to ci tłumaczę, PFL robi galę w Stanach. Mhm. I w Stanach, jakbyś chciał sobie zorganizować galę, to musisz podlegać pod komisję stanową. I żeby podlegać pod komisję stanową, to musisz się do ich jakichś restrykcji i tych udziwnień, które oni wprowadzają, dostosować. Więc ja nie byłem testowany przez Glory, ja byłem testowany przez komisję stanową. I w Stanach tak jest. Więc wydaje mi się, zresztą zawodnicy są testowani przez USADę, a nie przez UFC. Tak jest. Ani nie przez PFL. Tylko UFC współpracuje z USADą. Nie przychodzi Dana White z kubeczkiem, wiesz, tylko przychodzi po prostu komisarz, który... Ja widziałem, jak to wygląda od wewnątrz w Stanach. To wygląda śmiesznie dla nas, Europejczyków, dziwnie, bo nie ma czegoś takiego. Tam masz gości w garniturach, którzy w ogóle nie mają z organizacją praktycznie nic wspólnego. Oni nad wszystkim nadzorują, oni stoją, patrzą wszystkim na ręce i wiesz, i to no mówię, chcesz zorganizować galę w Stanach, musisz podlegać pod komisję, która robi testy. Także ja myślę, pewnie w przyszłości to będzie. Na pewno, jeśli każdy federacji, to pewnie będzie, taka będzie przyszłość, tak? I że gdzieś tam te testy będą w każdej federacji, która będzie chciała się liczyć, no i też tak będą jakieś tam równe szanse, tak? No. No ja, myślę, akurat, że tak, ja bym był, nie ukrywam, pewnie osobiście lekko zadowolony, no bo fizycznie na pewno odbiegam od innych ciężkich w mojej kategorii. Myślę, że jakieś wprowadzenie testów mogłoby mi troszkę wyrównać szansę, ale no nie płaczę, jest jak jest i tyle. I trudno, no może jak, nie wiem, może kiedyś pilduję w to będzie łatwiej. Ostatnie dwa pytania w takim razie. Było pytanie na czacie, Arku, czy nie myślałeś o kategorii półciężkiej, chociaż mówiłeś, że nabierasz tej masy cały czas. Myślałem, ja nawet o tym ostatnio z trenerem moim rozmawiałem. Bo nabieram tej masy, ale nadal to jest, wiesz, to ja waży 111 kg na dzień dzisiejszy. Myślałem o tej półciężkiej, ale to musiałbym naprawdę już mieć jakiś taki naprawdę mocny cel, żeby, no bo to ja, wiesz, no ze 100, powiedzmy tam 10, jakbym no troszkę to ograniczył jedzenie i nie jadłbym tak jak teraz, to może ze 105 bym ważył i z tych 105 te 12 kilo to by dla mnie przy mojej budowie ciała, poziomie tkanki tłuszczowej to była katorga. No pewnie. To ja bym musiał mieć naprawdę tam grubo posmarowane. Do tej wagi co w 2014 roku, jak się spotkaliśmy na kadrze. To ja walczyłem wtedy 91 kilo. No. W kategorii. Ważyłem trochę więcej, no, bo szczepionek. Ołówek. To panowie, pytanie na koniec ode mnie. Gdzie się widzicie za 5 lat? Bo tak rozmawiamy sobie o UFC, o różnych innych organizacjach. Jakie macie plany, Radku? Gdzie się widzisz? Ja siebie widzę na ten moment mam plany takie, żeby być w federacji KSW, toczyć tam jak najfajniejsze pojedynki, wygrywać je i moim marzeniem i takim celem długofalowym jest zdobycie mistrzowskiego pasa. Taki był mój cel i się nie zmienił. Mówię, no ta droga czasem jest wyboista i trochę nie po prostej prowadzi do jednego celu. Wierzę, że do tego celu dojdę, że no bo tak uważam, że mam talent do tego sportu, szybko się uczę naprawdę, więc aby tylko nie było kontuzji, myślę, że resztę ciężką pracą jestem w stanie zdobyć. Ja mogę powiedzieć tak? Dawaj. Oczywiście. No tak, nie chcę się wychylać przed szereg. Ja myślę, że
gdzieś za 5 lat to się widzę spokojnie w czołówce organizacji KSW i może nawet już będę po jakiejś walce o pas. I no tak jak powiedział, no ale jesteśmy w KSW, myślimy o KSW. Też no, ja nie ukrywam, że mam przyjemnie w KSW i nie wiem, czy gdzieś indziej bym mógł mieć tak przyjemnie. Ale na pewno no, stawiam mocno na swój rozwój sportowy i chcę być w tym KSW jak najlepszy, a nie tam gdzieś tylko odcinać kupony od, wiesz, od jakichś swoich kilku fajnych walk, które stoczyłem w życiu. Maria, ostatnie pytanie od ciebie. Wszystko. Tutaj było komentarz, że wyjątkowo dużo kobiet jest dzisiaj zainteresowanych tą... To dobrze chyba panowie. Pokaż. A ty gdzie siebie widzisz, Marian, jeszcze powiedz na koniec. Takie pytanie właśnie, jak na rozmowie kwalifikacyjnej, tam piszą na czacie. Widziałem. Gdzie się widzę? Przede wszystkim, no, żeby wejść do tej klatki. To jest na razie mój priorytet. No i zawalczyć z tym Parnasem. On coś tam gada, że nie chce już ze mną walczyć, ale ja tak sobie myślę, stary, ale przecież my jeszcze ze sobą nawet nie walczyliśmy. Boi się. Inaczej powinien sformułować, że nie chce być ze mną zostawiany, a nie, że nie chce ze mną już walczyć. Przecież nawet się nie biliśmy ani razu, więc o czym tu mówić. Ale trzeba przyznać, że ładnie się pokazał w walce z Robertem. Top level, ja myślę, że... Taki, wszystko tam jest komplet, ja myślę, historia tak, i zapasy. Na dzień dzisiejszy realnie można powiedzieć, że takie top 10 UFC. No, ty wadze 6-6, no. Kto wie, no tak czy inaczej, moim teraz marzeniem jest, żeby po prostu gala odbyła się we Francji, żebym bił się u niego na jego terenie. A to by było piękne. Pożyjemy, zobaczymy. Panowie, dzięki serdeczne, super się rozmawiało. Arek Wrzosek, Radek Paczuski. Bardzo ładnie pomachamy, ja macham naszym widzom. Dzięki wielkie, dawajcie nam suby, komentujcie, lajkujcie. My się nie zatrzymujemy, za tydzień kolejni bardzo fajni goście, ale to będziemy zdradzać. Marian, dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim kobietom, które dzisiaj były w naszej audycji. Dziękujemy. Pozdrawiamy, hej.